Cześć, z tej strony Grzesiek, a to druga część z porównania zawartości draftboxów numer 1 zakupionych w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. To jest draftbox, który jest zakupiony w Stanach. Otworzymy go, zrobimy opening, unboxing, zobaczymy co się znajduje w środku i porównamy sobie zawartość, czy lepiej było zamówić ze Stanów, czy w Polsce. Także otwieramy. Także pudełko wygląda identycznie jak to pudełko, które kupiliśmy sobie w polskim sklepie. Teraz kartonik, o, zawartość. Już na wstępie wita nas Vegeta, karta lidera. Otwieramy. I cztery karty lidera w wersji specjalnej. Tą kartę zostawiamy sobie na koniec. Na pierwsze. Przypomnijmy, można było zdobyć cztery z kart liderów w wersji specjalnej. Vegetę, Son Goku, Freezera albo Gotenksa. Ostatnim razem wylosowałem Gotenksa. Także o tyle dobrze, że zupełnie inny zestaw czterech kart specjalnych. Instrukcja, jak rozegrać grę Draft Box. I boosterki. Mamy tutaj 12 boosterków z Galactic Battle i 12 boosterków z Union Force. Wypełnienie i bardzo mocny, sztywny kartonik, tak samo jak w poprzedniej części, do uzupełnienia kart. Oczywiście tutaj nasze karty nawet z foliami będą spokojnie pasować. Także tutaj jako fajnie, żeby sobie to zostawić nie tylko na pamiątkę, ale też jako wypełnienie dla kart, których na przykład nie używamy aktualnie. Bardzo fajne pudełeczko. Teraz przejdziemy do zawartości boosterów po kolei. No więc tak, jeżeli chodzi o wykonanie, to są boksy identyczne. Nie spodziewam się tutaj różnicy, ponieważ i tak boostery to jest zawartość losowa, aczkolwiek decyzję do tego, czy jest faktycznie jakaś różnica, pozostawiam Wam. Pierwszy boosterek, który mamy, na wstępie widzimy od razu Speed, karta lidera, Freezer, i karta w wersji specjalnej Kaba. Drugi boosterek. Karta lidera. Son Goku. I karta wersji specjalnej Kapitan Ginio. O, to jest nawet rzadka karta. Dobrze. Trzeci niebieski boosterek. Ona karta lidera. Jak widzicie, dwie karty lidera są go, aczkolwiek dwie
różne. I karta w wersji specjalnej. Vegeta. Kolejny booster. Karta lidera, hit. I kolejna dobra karta. To też jest bardzo dobra karta. Rzadka. Kolejna karta lidera. I kolejna dobra, rzadka karta. I ostatni zielony boosterek. Kolejna karta lidera. I kolejna rzadka karta. No proszę. Trzy rzadkie karty. Dobra, zrobimy tu mały porządek. Czerwony boosterek. I w wersji specjalnej lider. Pierwszy lider wersji specjalnej, którego udało nam się wylosować. Kolejny boosterek czerwony. Karta lidera. I karta lidera wersji specjalnej. To już dwie takie karty. Ostatni czerwony booster. Fandos. Karta lidera. I Vegeta w wersji specjalnej. I teraz żółty, złoty boosterek. Przypominam, że o, karta lidera. Przypominam, że ten draft box z boosterami został zakupiony na rynku amerykańskim i jest to filmik porównujący zawartość takiego samego draftboxa, lecz zakupionego w Polsce. Full Power Freezer, karta w wersji specjalnej. Ok, kolejna karta. Kolejny booster pack. I teraz kolejne karty. I bardzo rzadka, dobra karta z Son Goku. No to można powiedzieć, że cztery bardzo dobre, rzadkie karty. I ostatni, żółty, złoty, jak to woli,
boosterek i tutaj już kolejne karty, które się w nim znajdują. O! Kolejna karta lidera. I karta lidera w wersji specjalnej. Robimy tu mały porządek i jedziemy z Union Force. No więc boosterki z Union Force. Zaczynamy po kolei. Pierwszy boosterek i zawartość. Karta lidera. I karta wersji specjalnej. Kolejny booster. Na wstępie wita nas lider. I bardzo dobra karta, rzadka. I kolejny, ostatni. Boosterek. I karty, które w nim mamy. I kolejna karta wersji specjalnej z Thompson. I z kolejnym boosterem. Kolejna karta lidera, Trunks. I kolejna karta wersji specjalnej. Kolejny booster pack, od razu widzę nas znowu lider. I kolejna karta wersji specjalnej. I ostatni box z kurczakiem. Karta lidera. I dla mnie bardzo fajna karta, rzadka w wersji specjalnej. Bardzo lubię tą postać, jak już się zresztą powtarzałem. Ok, teraz małe porządki. Nie zauważyłem, że ta karta to jest karta lidera, która wygląda następująco. Ok, i jedziemy dalej. Idziemy z kolejnymi boosterami. I kolejna rzadka karta. Karta lidera. I kolejna karta wersji specjalnej. Ostatni boosterek z Trunksem.
I no, kolejna rzadka karta. Kolejna rzadka karta. Idziemy dalej. Karta lidera. Powtórzona. I karta lidera w wersji specjalnej. Przed nami już ostatnie boostery. Karta lidera. I kolejna rzadka karta. I ostatni booster. Wita nas Babidi jako lider. Kolejna karta wersji specjalnej. Zostało nam jeszcze to, ale do tego zrobimy porządek. No i ostatnia karta. I ostatni boosterek. Tym razem zobaczymy, czy uda nam się wylosować coś fajnego. Szkoda, że nie jest w wersji specjalnej. To też całkiem dobra karta. Podsumowując, karty, które były gwarantowane, 4 karty lidera w wersji, no, w wersji takiej specjalnej, które mają taką fajną nadrukowaną fakturę. Dodatkowo udało nam się wylosować następujące karty liderów w wersjach specjalnych. Następujące karty rzadkie. Karty w wersji specjalnej. Tutaj, ani tutaj, nie ma takiej, nawet przy tych, nie ma takiej fajnej takiej faktury 3D, także tutaj warto zauważyć, że te karty są troszeczkę inaczej wykonane. No i karty liderów, które udało nam się zebrać. Tutaj niektóre, widzę, już się karty powtarzają. Prawdopodobnie trafią do obiegu z powrotem. Także takie karty nam się tutaj prezentują. To czy było, czy była jakaś różnica, czy było warto porównywać, musicie ocenić już samodzielnie. To czy faktycznie tutaj boksy zakupione za granicą posiadają inną zawartość, są wyposażone w inne karty. No, moim zdaniem tutaj było więcej rzadkich kart, aczkolwiek może to być sytuacja zupełnie losowa. Przecież tutaj mamy boostery, które mają losową zawartość i nigdy nie możemy się spodziewać tego, co w nich znajdziemy. Dzięki wielkie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostaw komentarz, łapę w górę i subskrypcję. Na razie, trzymaj się, cześć!